That's me in there, Conrad Hart. Or maybe it would be more appropriate to say that's my body, lying in a tiny shuttle. Deep in cryogenic sleep for 50 years, I've been drifting around the cosmos alone. But however infinite the universe may be in size, you cannot be alone forever. Eventually found me. They saw my shuttle and beamed me aboard. The cryogenic cycle kept me in a deep sleep was suddenly interrupted. I came to and opened my eyes, only to realize that to my horror, I was back in the clutches of my worst enemy, the Morphs. And it didn't take them very long to decide my fate. Witam serdecznie. Chciałbym wam przedstawić grę Fade to Black. Grę z 1995 roku. Studia Delphine Software International, francuskiego studia, wydaną przez Electronic Arts, jak może mogliście zauważyć na początku. Grę, która jest kontynuacją bardzo znanej i lubianej gry z początku lat 90., czyli gry Flashback. Tego samego studia i twórców. Ja osobiście żywię wielki sentyment do właśnie Flashbacka. Była to jedna z moich ulubionych gier generalnie mojego dzieciństwa, a szczególnie okresu, kiedy już stałem się szczęśliwym posiadaczem PC-ta, choć był to PC bardzo słaby, bo to był 286. Ogólnie wychowałem się na 8 bitach, lubiłem poza innymi gatunkami gry platformowe, a Flashback był taką grą, która rozwinęła ten gatunek, bo dodała do niego właśnie fabułę. Tego nie było wcześniej, fabuła albo były szczątkowe, albo te gry platformowe, czyli takie, czy tam różne inne chodzone gry 2D, praktycznie były grami nastawionymi na zręcznościowe pokonywanie przeszkód albo rozwalanie hord przeciwników. A właśnie Flashback był czymś takim ujęciem trochę bardziej kinematograficznym. Prowadził fabułę, która zresztą była ciekawa, jakąś taką futurystyczną. Wmieszał różne wątki
znane z znanych, lubianych filmów futurystycznych, science fiction, jak na przykład Blade Runner. No i ta gra bardzo przyszła mi do gustu. Bardzo miło ją wspominam. Może nie jest to gra, z którą przeżyłem największą ilość godzin przy grze, ale na pewno jest tą z tych gier najlepszych. No i Fade to Black, prezentowany tutaj, jest jej kontynuacją. Co ciekawe, ja w mojej młodości, kiedy ta gra wyszła, pod koniec 95 roku, w Polsce, bo na świecie, na zachodzie w sierpniu, nie miałem okazji w to pograć z dwóch podstawowych powodów. Ani nie miałem do tej gry, do kopii tej gry jako tako dostępu, nie wpadło mi w ręce, ani też w tamtym czasie nie miałem komputera, który mógłby tą grę mi udźwignąć na tyle dobrze, żebym mógł w to z przyjemnością grać. Po 10 latach, czy 10 lat temu, próbowałem w to grać na PC-cie, na emulatorze, ale jakoś w tamtym czasie nie przekonałem je do siebie, głównie przez to właśnie, że no, ten wygląd, mechanika, gameplay w pewnym momencie jakby przekroczyła tą krytyczną wartość niechęci. Znaczy, doszedłem gdzieś tam do jakiegoś chyba 6 poziomu, tam gdzie się leciało takim stateczkiem. I to był taki moment, w którym stwierdziłem, że jednak nie chcę w to grać, że to jest po prostu no, gra, która mnie odrzuca. Ale niedawno dowiedziałem się, że ta gra wyszła, znaczy właściwie nie tyle dowiedziałem się, co uświadomiłem sobie, bo mogłem się już tego domyślać, że gra jest również na konsolę PlayStation 1. Jest dostępna w PlayStation Network Store za niedużą kwotę, jako ten PS1 Classics, jako jedna z tych gier. Właściwie większość gier, jak nie wszystkie, są. Więc nie trzeba się tutaj starać o jakąś kopię, oczywiście możliwą do odczytania oryginału, tylko po prostu kupujemy w PlayStation Store i odpalamy na przykład na PlayStation 3, która ma wbudowany emulator i te gry świetnie na tej konsoli działają. To może teraz przedstawię fabułę, w ogóle flashbacka, to całe uniwersum. To jest no, bardzo istotny czynnik, do którego chciałem właśnie koniecznie zagrać w Fade to Blacka i poznać dalszą historię Konrada Bicharta, głównego bohatera. Był on młodym człowiekiem, studentem, ale jednocześnie był też współpracownikiem takiej ziemskiej, tak, no bo w czasie, o którym mówimy, to już w tej skali kosmosu, mówimy tutaj jakby ogólnie o ziemianach, także to możemy mówić, że ta organizacja, biuro, to było Central Bureau of Investigation, chyba tak to się nazywało, czyli po prostu jakiś taki wywiad, taka tajna organizacja wywiadowcza, czy też do spraw strzegąca bezpieczeństwa. I Konrad, kiedy go poznajemy we flashbacku, no jest w tarapatach, ale może zanim do tego, to jeszcze trzeba nakreślić trochę tło. W świecie flashbacka jest to jakaś tam przyszłość w stosunku do obecnych czasów, 100-200 lat do przodu, powiedzmy, gdzie Ziemianie już skolonizowali przynajmniej kilka ciał niebieskich układu słonecznego. Między innymi właśnie Tytana, czyli księżyc Saturna, ciało, które jest chyba jednym z najbardziej zbliżonych warunkami doziemskich, to znaczy zdatnych do skolonizowania, co nie znaczy, że zdatnym, ale być może w przyszłości możliwym właśnie do terraformacji, czyli do przystosowywania takiej planety czy ciała niebieskiego księżyca do wymogów ludzkiego życia, takiego ludzkiego życia oczywiście, jakie znamy teraz. I mieszkając, poznajmy tego właśnie Konrada naszego, gdy no, on mieszka na tym Tytanie, i prawdopodobnie w tamtym czasie ludzie podejrzewali, że istnieje jakaś obca rasa, która ich infiltruje albo jest pomiędzy nimi, próbuje ich podbić czy też zniszczyć. Ma jakieś knuje jakieś złe zamiary. I Konrad wykrył tych właśnie obcych, których to potem zostaną nazwani morfami. Zaraz powiem dlaczego. Wykrył ich przy pomocy urządzenia, takiego okularu, który nakładał sobie przed oczami, i on dzięki niemu potrafił widzieć, która istota jest człowiekiem, a która nie jest,
która jest właśnie tym obcym. On to wykrył chyba jako pierwszy i ci obcy, jak się okazało, infiltrowali już dosyć głęboko, wniknęli w społeczeństwo, czy też no, ogólnie tak między ludzi i stanowili no, realne zagrożenie, to takie zagrożenie takie tajne, no, takie niejawne, co było tym bardziej niepokojące. I w związku z tym pochwycili go, bo oczywiście zobaczyli, że co się dzieje, że właśnie Konrad ich wykrył. Został uwięziony, ale przed tym zdołał zapisać stan swojej pamięci do takiego dużego urządzenia, czy dużego, niedużego, no takiego urządzenia, które wygląda jak taki duży sześcian. Zapis swojej pamięci, to znaczy jakąś jego wypowiedź, którą, czy też jego taki monolog, który tam potem chciał, aby on usłyszał, bo ponieważ widocznie przewidywał, że zostanie pozbawiony pamięci. No i tak też się właśnie stało. Został pozbawiony pamięci, ale zdążył uciec. Zdołał na tym Tytanie. Wyleciał takim czymś takim futurystycznym motocyklem, znaczy takim latającym skuterem. Zaczęto go gonić, zestrzelono go, spadł do dżungli. Właśnie ta dżungla Tytana porostała taka sztuczna dżungla osadzona jakby na takim no, sztucznym szkielecie, takim jakimś wytworze człowieka, tak, ona nie była naturalnie, nie rosła z gleby, tylko była na jakimś takim szkielecie, to było widać i stąd właśnie też w grze jakby no, wykorzystywano platformy do różne poziomy, bo właśnie on, ten szkielet to działał na takiej zasadzie, że tam były po prostu no, jakby platformy. No i teraz zaczyna się właśnie sam flashback. Konrad próbuje przedostać się przez tą dżunglę dalej. Trafia do takiego podziemnego miasta. No i chce się dostać na ziemię generalnie. Taki jest jego cel. A żeby osiągnąć ten cel, musi zarobić pieniądze, ponieważ pomaga mu taki człowiek. On go nakierowuje na ludzi, którzy mogą mu podrobić papiery. Znaczy generalnie mogą mu zorganizować podróż na ziemię, ale żeby to zrobić, musi zarobić trochę pieniędzy. No to wykonujemy różne zadania, wykonujemy pracę, mamy misję. Następnie idziemy do tych ludzi, płacimy, dostajemy fałszywy papier. Kupujemy sobie udział w takim reality show, Death Tower, które polega generalnie na tym, żeby przetrwać ileś tam tych właśnie tych poziomów tego. To jest taki reality show, czyli że ludzie oglądają, to jest takie zrobione taki, no, takie bardzo brutalne reality show, także no, gdzie ludzie oglądają najczęściej śmierć. Tak? To było z kolei zapożyczenie z takiego filmu z lat 80. The Running Man ze Schwarzeneggerem, czyli przetłumaczone na polski Uciekinier, gdzie też właśnie mamy dokładnie do czynienia z czymś takim. No i on to, Konrad oczywiście zdoła wygrać ten konkurs, ten show i dostaje papiery na ziemię. No i leci na tą ziemię, no i tam próbuje, właściwie nie do końca wiadomo co, tam narracja nie była aż taka bogata, ale możemy się domyślać, że próbuje generalnie, no nie wiem, zniszczyć tych morfów albo dowiedzieć się coś więcej o nich. Dociera do ich tajnej kryjówki, do takiej jakby ich centrum bazy wypadowej na Ziemię. Oczywiście należy pamiętać, że jest pewna jakaś tam skala tej gry, no nie pozwala na to, żeby to można opowiadać to w jakiej skali na całej Ziemi, dlatego to jest miniaturyzowane do jakiegoś tam miasta przyszłości. No i jesteśmy w jakimś klubie nocnym, gdzie oni, morfy właśnie mają swoją siedzibę, oczywiście jako tam przebywają już jako w swojej naturalnej postaci morfów, ale no, na ziemi wiadomo, że infiltrują i generalnie przenikają jako ludzie, po prostu wyglądają jak ludzie. Konrad zostaje tam schwytany, ale też odkrywa spisek z udziałem jakiegoś ważnego włodarza, jakiegoś czy tam prezydenta, czy kogoś ważnego, kogoś jakiegoś polityka. Się okazuje, że ten polityk, znaczy, że generalnie, że ten polityk to już jest morf, że to już jakby morfowie zabili tych prawdziwych i przyjęli ich postać. Generalnie zaczynają, widać, że przejmują tą kontrolę, zaczynają rządzić i są już na szybkiej drodze do tego, żeby przejąć pełną kontrolę nad ludźmi, nad gatunkiem ludzkim, co jest najprawdopodobniej ich celem. Znaczy, co jest dokładnie celem, to nie wiadomo, ale uczynić prawdopodobnie z jakiegoś rodzaju niewolnikami. Konrad zostaje tam uwięziony, ale oczywiście udaje mu się uciec.
i dociera do teleportera, który przenosi go na właśnie planetę Morfów. Na tą właśnie ich główną macierzystą planetę. Tam no idziemy dalej tym Konradem, tak przedzieramy się tam. Ta planeta wygląda okropnie, ponuro, strasznie, tak glutowato, znaczy, bo oni, te morfy to są takie właśnie glutowate stwory, które potrafią szybko zmieniać kształt na jakiś kształt jakiejś kropli, wygląda jak taka guma, ciężko się z niej walczy. Idzie dalej, gdzieś tam spotyka człowieka, który umierając, ponieważ został zabity przez morfę, jak spotkał Konrada, daje mu ładunek nuklearny. No i ten Konrad na końcu podkładał ten ładunek nuklearny gdzieś tam w szybie, w głębi tej planety. I ta planeta, no za chwilę wybuchnie, on zdoła uciec, czeka na niego statek morfów, zdoła uciec tuż przed eksplozją planety. No i jedyne co może zrobić, ponieważ ten statek nie ma napędu, który mógłby, pozwoliłby mu przetransportować się tam, gdzie on by chciał, nieważne gdzie by to było, czy na Ziemię, czy gdziekolwiek. Gdzieś ta planeta tam jest, prawdopodobnie w innym układzie oczywiście, no nie w naszym. Chociaż tego do końca nie wiadomo. Tego wygranie tego nie mówi. Ale na pokładzie z tego stateczku znajduje się urządzenie do krio, do hibernacji, do takiego po prostu do uśpienia człowieka, który może przetrwać dziesiątki lat, właściwie nie wiadomo jak długo. No tak jak to się zresztą robi w długi podróże kosmiczne, takie są tego jakby już takie wizje, także tak to ma wyglądać, więc on to robi. No i tak się kończy gra, tak się kończy flashback. I teraz właśnie zaczyna się Fade to Black, czyli prezentowana tutaj gra, gdzie bezpośrednio kontynuuje ten wątek. Po 50 latach Konrad zostaje znaleziony, jego malutki stateczek zostaje znaleziony przez morfów. Przechwycony, wciągnięty do środka, oni go wybudzają i umieszczają w zakładzie penitencjarnym o bardzo ziemskiej nazwie Nowe Alcatraz. Tu jeszcze kilka słów co do twórców. Głównym twórcą gry jest Paul Cozet, Francuz, jeden z członków studia Dolphin Software International. Studia znanego również z takiej gry jak Otherworld, chociaż z tą grą Flashback nie miał nic wspólnego i raczej inni też ludzie robili. Wcześniej Paul Cozet robił na przykład taką grę jak przygodówka Future Wars, całkiem udana, chociaż niełatwa. I właśnie Flashback był jego takim, no, według mnie, jego opus magnum, jego największym dziełem, jego życia. No ale wtedy właśnie na fali sukcesu postanowił no, iść za ciosem, ponieważ gra się bardzo świetnie przyjęła, była no, uwielbiana również nie tylko przeze mnie. Postanowiono robić kontynuację. W tamtym czasie pojawił się Doom. Doom, pierwsza udana gra 3D, wytyczyła nowy kierunek rozwoju gier. Teraz każdy twórca właściwie, kto chciał liczyć się albo też stworzyć dzieło, które będzie nie będzie stagnacją, to znaczy nie zostanie w miejscu, tylko pójdzie do przodu, no to musi robić grę 3D, która po prostu oferuje dużo większe możliwości. No ale że jako, że to było wczesne 3D, to były pierwsze lata takich gier, więc Fade to Black niestety nie uniknął wielu wpadek i generalnie ta gra nie stała się już tak popularna, znana i lubiana, i po prostu generalnie gdzieś tam w mroku dziejów zginęła. Ja bym chciał ją odkopać i pokazać, że jednak jest to gra, którą można nawet dzisiaj przechodzić i mieć z niej satysfakcję. Chociaż nie ukrywam, że głównie dlatego, że mam do niej sentyment. I pewnie ludzie inni, inni tacy jak ja, którzy bardzo miło wspominają Flashbacka. Fade to Black jest, co warto zaznaczyć, jest to pierwsza w historii elektronicznej rozrywki gier komputerowych gra typu third person perspective, czyli gra trzeciej osoby. Z takiego ujęcia nie było wcześniej, nikt nie zrobił. Spopularyzował to Tomb Raider rok później, ale pierwszy był właśnie Fade to Black. I w związku z tym no, gra ma dużo niedoskonałości, które psują rozgrywkę, które psują tą przyjemność z gry. I dlatego ta gra po prostu no, generalnie nie przetrwała próby czasu. Chociaż w czasie, kiedy wyszła, jak się spojrzy na jej recenzje, chociażby do Secret Service,
czy innych pism, to raczej była oceniana pozytywnie. Nie był to po prostu gniot na ocenę 5 na 10, tylko raczej na takie oceny typu 8. Wtedy ona była po prostu bardzo nowatorska. Była innowacyjna, nowe podejście. Wtedy wyszło oczywiście, wtedy na przykład wśród gier 3D taką awangardą, takim czymś na przodzie było na przykład Dark Forces, gra FPP z uniwersum Star Wars, ale właśnie Fate to Black jako pierwsza gra TPP no, przykuwa uwagę i to było coś nowego. Trochę analogii jest oczywiście z taką serią jak Alone in the Dark. Tylko właśnie tam były statyczne ujęcia kamera, tutaj mamy kamerę, która śledzi Konrada, głównego bohatera, od tyłu. Są tam oczywiście ujęcia, które są statyczne, ale to ze względu na to, że po prostu kamera jakby no nie miała miejsca gdzieś tam za ścianą, za bohaterem. Także bardzo zapraszam do gameplaya. Będę tą grę pokazywał, jak wszystkie poziomy i ich przejście omawiał. Co do specyfiki. Sterowanie niestety jest dość trudne. Ja gram w wersję na PlayStation. Uważam, że to jest najlepsza wersja z wszystkich dostępnych, to znaczy lepsza niż PC-towa, zarówno jeśli chodzi o grafikę, jak i sterowanie. Właśnie ze względu na to, że sterujemy nim padem, który jest no dużo bardziej no, wygodniejszym urządzeniem do sterowania taką grą niż klawiatura, czy nawet klawiatura i myszka, która również była dostępna, taka opcja na PC-cie. Ponadto, pomimo niższej rozdzielczości, wersja na PlayStation oferuje oteksturowane postaci i obiekty. I oczywiście pełny dźwięk, muzykę i wszystkie wstawki filmowe, które na przykład jeśli ktoś nie miał CD-ROMa, miał jakąś tam wersję okrojoną na PC-cie, to po prostu go nie miał i generalnie nie mógł śledzić fabuła, co było dużą stratą, bo właśnie takie gry, no, gra się w nie również, jak i nie przede wszystkim dla fabuły. Także bardzo zapraszam na mój gameplay. Będę omawiał po kolei wszystkie przygody Konrada dalsze. No i zobaczymy, jak tam będzie mu szło. Do zobaczenia w następnych odcinkach.